Gości u mnie dzisiaj zupełna nowość 2023 roku. Swym pojawieniem się wzbudził niemałe zainteresowanie na rynku. Co więcej, jego wygląd zewnętrzny to sprawa bardzo kontrowersyjna i wzbudzająca duże zainteresowanie. Witam Was serdecznie na moim kanale i od razu przejdę szybko do testu, ponieważ gości u mnie dzisiaj zupełna nowość 2023 roku. Motocykl, który swym pojawieniem się wzbudził niemałe zainteresowanie na rynku. Klienci pytają o niego. Sam miałem wiele zapytań właśnie na temat tej maszyny, na temat porównania tej maszyny do innej nowości z Suzuki. I dzisiaj mam nadzieję trochę postaram się odpowiedzieć na te pytania wszystkie i zaprezentować Wam przede wszystkim jego. Kogoś, kto mnie tutaj, gdzieś lata, dokładnie tam z tyłu, już go dobrze widać. Jest to Szerszeń, czyli Hornet 750, Honda CB 750F Hornet, bo właśnie tak powinna się ona nazywać. Zapraszam na test. Do tej pory Honda nas przyzwyczaiła w swoim wizerunku do motocykli typu naked bike, które nieco poszły w styl retro klasyczny. Tutaj natomiast otrzymujemy coś, co bardziej przypomina nam gamę modelową motocykli turystycznych. Ponieważ Hornet ma bardzo charakterystyczny wygląd i absolutnie nie nawiązuje on do żadnego neostylu. Co więcej, jego wygląd zewnętrzny to sprawa bardzo kontrowersyjna i wzbudzająca duże zainteresowanie. To też warto o tym porozmawiać i myślę, że od tego punktu należy zacząć opowiadanie o tym motocyklu. Przyjrzyjmy zatem mu się z zewnątrz. Od razu widać od przodu tutaj tą charakterystyczną ostrą lampę, która nawiązuje, tak jak już Wam mówiłem, do motocykli bardziej turystycznych, bardziej miejskich, nowoczesnych, absolutnie nie neoklasycznych. Tak jak miało to miejsce chociażby w Hondzie CB, która no przecież wspólną nazwę posiada, początek, ten człon przedni posiada wspólny wraz z tym sprzętem. Inaczej tutaj to wygląda i po prostu jest to coś innego, nawiązuje to do kompletnie innego stylu niż do tego, do którego przyzwyczaiła nas właśnie Honda. Oczywiście nie sposób jest tutaj nie wspomnieć o 500X Hondzie, którą właśnie bardzo przypomina ten jakże spiczasty i ostry przód tego motocykla. Ale to chyba nie jedyny taki element, który pokazuje nam, myślę, że nową drogę Hondy do swoich motocykli, nową ścieżkę, którą będą oni podążać teraz już cały czas, budując swoje maszyny, bo sądzę właśnie, że to, co nam pokazali, czyli nowy Hornet i nowy Transalp, do którego oczywiście też już tutaj troszeczkę nawiążę, to są właśnie maszyny, które wskazują kierunek rozwoju tej firmy i pokazują nam, jak będą wyglądały obecne platformy, które mają trafić właśnie do szeroko rozumianego odbiorcy. Właśnie szeroko rozumianym odbiorcą sądzę, że tutaj jest każdy człowiek i nie chcę wyprzedzać faktów, natomiast mam pewne przemyślenia na temat stworzenia tego motocykla i właśnie takiego jego wyglądu. Od razu powiem Wam, że ja nie będę fanem tego właśnie wyglądu, ponieważ jak dla mnie ten motocykl niczym specjalnym się nie wyróżnia. Brak mi jakichś takich elementów zapalników, elementów gadżetów, czegoś, co przyciąga mój wzrok, czegoś, co, na czym jestem w stanie zawiesić oko i pozostawić mnie na tym motocyklu dłużej. No mi tutaj takich właśnie elementów brakuje, przez to ten motocykl jest dla mnie trochę, sorry, ale nijaki. Jeżeli chodzi o wygląd oczywiście, o nic więcej, bo właśnie w tej chwili tylko i wyłącznie tym się zajmujemy. Podejdźmy więc z bliska do tego motocykla i przyjrzyjmy się jego grzbietowi, czyli ramie. Jeżeli chodzi o budowę ramy, to jest to rama rurowa, stalowa, ale w miarę delikatna i uważam, że o całkiem ładnym kształcie. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić i pomimo, że są to rurki, te spawy są ładnie poobrabiane i tutaj naprawdę, że dalej widać sznyt Hondy. Do czego ja tutaj się przyczepię? Przyczepię się do lakierowania tej ramy, ponieważ
jak dla mnie jest ono niedokończone. Czasem jak bawiłem się w lakierowanie czegokolwiek i nie doschnął mi podkład i pomalowałem później na ten podkład lakierem właściwym, a później bezbarwnym, gdy to wszystko się właśnie zakończyło, utwardziło, dawało mi podobny efekt jak tutaj Honda ma na swojej ramie. To jest taki matowy, jakby wchłonięty, wciągnięty lakier. Kompletnie mi się to nie podoba. To wydaje mi się, że założenia nie powinno być matowe, że to się powinno świecić, ale jak dla mnie to te ramy wyglądają jakby technologicznie coś z ich lakierowaniem poszło nie tak. Po prostu, krótko mówiąc, uważam, że tu jest jakaś drobna fuszerka, która jest absolutnie zamierzona, ponieważ nie sądzę, żeby milion konstrukcji, które wyjdą w najbliższym czasie tego motocykla właśnie, bo podejrzewam, bo wróżę mu potężny sukces rynkowy, było właśnie pomalowany w nieprawidłowy sposób. Ja jednak mogę się przyczepić, to jest moja robota, więc się czepiam ramy, a dokładnie czepiam się sposobu jej polakierowania. Ale skoro już jestem przy powłoce lakierniczej, to warto również opowiedzieć o tym, co widzimy tutaj na elementach owiewki oraz na zbiorniku. Jeżeli chodzi o Hondę, ostatnimi czasy mam wrażenie, że sposób ich lakierowania mocno odbiega od standardów, które ja poznałem za dawnych czasów malowania Hondy. Tutaj się dużo zmieniła technologia i zmienił się sam produkt, który otrzymujemy. Zauważyłem to już wcześniej na samochodach marki Honda, dużo wcześniej, natomiast widzę, że ten trend przeniósł się również na motocykle i jest to po prostu powłoka lakiernicza, która jest bardzo delikatna. Zapewne elementy użyte do budowania tych powłok są elementami wysokojakościowymi, chociaż znając starą szkołę lakierowania, nie do końca jestem aż tak w stanie w to uwierzyć. Czytałem o tych lakierach, że budowane są one warstwowo, że jednak wytrzymają one próbę czasu, nie będą zmieniały się pod wpływem czynników atmosferycznych. Ciężko jest mi jednak, znając życie, do końca uwierzyć w to, więc poczekam. Niech czas zweryfikuje to wszystko. Ja natomiast mam przed sobą motocykl, który ma 3 miesiące, który ma około 5000 km przebiegu. Czyli praktycznie jest to motocykl, śmiało można powiedzieć, że nowy, przetestowany po prostu przez kilkunastu już dziennikarzy. No i widać na tych elementach lakierowanych, stalowych, jak i plastikowych, widać po prostu zużycie. Widać, że ten lakier się rysuje, widać, że on może jeszcze nie blaknie, natomiast no, nie wiem, czy może to być spowodowane jakimś złą chemią użytą przez kogoś przy myciu tego motocykla, ale kurczę, dawno się nie spotkałem z czymś takim, żeby jakieś oczka takie już na stałe były w tym lakierze, czy coś takiego. Także ta powłoka lakiernicza no, nie wzbudza mojego zaufania i martwię się o to jednak, jak to będzie wyglądało za 10 lat. Pamiętacie przecież, że wspominałem przy moim teście używanej przecież Hondy NC700 o tym, że Honda gdzieś idzie w te jakościowo lakiery nieco inne. Zapewne jest to też podyktowane, jak i cała budowa silnika ekologią. Nie do końca mi się jednak podoba i wolałbym ten stary lakier wielowarstwowy, perłowy, mocny, polany tak klarem, że podchodząc do niego mam wrażenie, że za chwilę on aż spadnie z niego. No ale żeby już tak nie płakać na wszystko, to widzicie przecież też własnym okiem, nie tylko mojej kamery, że ten motocykl jest naprawdę dobrze doposażony. Honda postanowiła swoją demówkę naprawdę dopchać po to, byśmy mieli tutaj co oglądać i o czym opowiadać. Oczywiście wszystko, co jest założone na tym motocyklu, jest dostępne również dla Was. Jeżeli pójdziecie do salonu kupić ten motocykl, podniesie to jednak ceny, ale o cenie w tej chwili chciałbym mówić najmniej. Wiadomo, będzie punkt osobny tego testu, w którym opowiem o pieniążkach, w którym opowiem o cenie tego motocykla. Chciałbym tylko i wyłącznie teraz, jeżeli już omawiam wygląd zewnętrzny tej maszyny, wspomnieć jeszcze o tym, że kufry, które są tutaj zapakowane, że naklejki na felgach, naklejka na zbiorniku oraz torba na zbiorniku, czy układ wydechowy oraz tutaj crashpady, to wszystko są dodatkowe elementy z dodatkowych pakietów, które postaram się w tej chwili Wam omówić. Sprzęt, który za mną widzicie, wyposażony jest w 3 pakiety. Jest to pakiet sportowy, pakiet stylistyczny oraz pakiet, który tutaj widzicie, chyba najbardziej jest widoczny z tyłu za mną. Jest to pakiet turystyczny. I myślę, że od tego trzeciego warto zacząć, ponieważ on nie do końca może kojarzyć się z motocyklem, jakim jest typowy miejski naked, który z założenia i nazwy powinien żądlić.
No więc pakiet turystyczny to zestaw toreb, które widzicie tutaj za mną, dwie fajne miękkie torby na bokach, półmiękkie, tak nazywa je producent w sumie, bo rzeczywiście nie są one do końca miękkie, nie wiem jak z przemakalnością ich, ponieważ używam któryś już dzień tego motocykla i na całe szczęście deszcz mnie na nim nie spotkał, ale są one pakowne, bardzo łatwe w montażu, co za chwilę Wam pokażę, no i do tego dosyć ułatwiają życie, jeżeli chodzi o jazdę turystyczną. Jest to 3-litrowy tankbag, w którym również możemy zmieścić jakieś podstawowe nasze przybory. Ma on też folijkę, za którą możemy wsunąć telefon. Bardzo praktyczne gadżety ułatwiające podróżowanie tym motocyklem. Pakiet stylistyczny to przede wszystkim ozdoba. Jeżeli ozdoba, to naklejki. Naklejki, które znajdują się na felgach, naklejki, które znajdują się na zbiorniku, czyli właśnie ten tankpad, z którym przed chwilą się pomyliłem, myląc go z tankbagiem, te wszystkie dziwne zagraniczne słowa. Do tego wszystkiego no, crashpady, które są na bokach, czyli zabezpieczenie przed wywróceniem, to wszystko wchodzi w skład pakietu stylistycznego, który ma nadać nam nieco więcej agresji, nieco więcej ozdoby temu motocyklowi, ciut podkreślić jego sportowy charakter, a przy okazji chronić go przed nieszczęśliwymi upadkami, jak w przypadku oczywiście tych samych crashpadów. Muszę się tutaj Wam przyznać, kręcę ten materiał w podróży i dwie rzeczy, których nie zabrałem ze sobą w tą podróż i zostały one w domu, ponieważ no tutaj jadąc tym motocyklem tyle kilometrów nie były mi one kompletnie do niczego potrzebne i jeżeli chodzi o pakiet sport, to będzie to nakładka na tylny fotel czyniąca ten motocykl jednoosobowym. I druga sprawa to torba, która w momencie, kiedy tutaj, tak jak tutaj mam tylny fotel zdjęty, założony, przepraszam bardzo, to na niego można jeszcze zamontować dodatkową torbę, która oczywiście wchodzi w skład pakietu turystycznego, a tutaj jej nie ma, ponieważ mam ją zdjętą i akurat torba jest wypięta i leży w hotelu. Do pakietu sportowego oczywiście poza takimi optycznymi rzeczami jak ta nakładka, czy tutaj mamy jeszcze całkowicie indywidualnie przerobiony fotel, który pasuje bardzo charakterem do całej reszty motocykla, nadając nieco więcej mu sportu, pasuje do naklejek do tego pakietu sport. Mamy jeszcze rzecz najważniejszą, czyli elektroniczny quick shifter w dwie strony, który sterujemy, wiadomo, z panelu kierowcy. Sądzę więc, że tutaj więcej z zewnątrz nie ma już co omawiać, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy i funkcje tego motocykla. Wygląd jest jaki jest i albo się Wam on podoba, albo nie. Ja wyraziłem swoje zdanie i przypominam, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Jeżeli Wam się podoba ten motocykl, to przecież macie do tego jak najbardziej prawo. Weźmy się jednak za bardziej użyteczną stronę tej maszyny, czyli za nadwozie. Jeżeli chodzi o nadwozie, to tak jak już Wam wspominałem, mamy tutaj fotel, nowy fotel obszyty, bardzo ładnie sygnowany czerwoną nitką i napisem Honda. I jak widać, trochę jest on nieco niczym w motocyklach typu NC przesunięty do przodu. Ja tym motocyklem pokonałem dosyć dużą trasę przez długi weekend, więc mogę się wypowiedzieć na temat wygody i o dziwo jest jak na motocykl typu naked bike, jak na motocykl typu miejskiego, bardzo tutaj wygodnie. Jeżeli chodzi o ugięcie nóg i o samo położenie tych setów, to oczywiście można się przyczepić do tego, że set jest dosyć mały, skromny i dziwnie wygląda. Natomiast jest on w całkiem przyzwoitym miejscu i uważam, że dla osób zwłaszcza o krótszych kończynach, niższych osób, będzie to idealny punkt podparcia na dłuższych trasach. Samo ugięcie kolan nie jest tutaj najgorsze w tym motocyklu i naprawdę można wytrzymać dosyć długo. Ja mam 1,80 m wzrostu i jadąc 300 km bez przerwy naprawdę kompletnie nie narzekałem ani na ustawienie fotela, nie spychał mnie on do przodu, jak w przypadku chociażby Hondy NC, wspomnianej już tutaj. Absolutnie też ugięcie nóg nie było dla mnie zbyt duże. Siedzi się w miarę nisko, oczywiście, to prawda, natomiast niczego złego w tym ja nie widzę. Jeżeli chodzi o zakotwiczenie, jest ono bardzo fajne i fotel jest bardzo przyjemny. A to, że siedzi się nisko, oczywiście ułatwi krótko nogim, o których już tutaj wspomniałem, dostęp do ziemi i oczywiście będą oni pełnym platfusem mogli naciskać na ziemię, co w wielu przypadkach wiem, że jest dosyć znaczące przy wyborze motocykla. Uważam jednak, że chociażby ja, no może oceniam to poprzez swoje doświadczenia i przez to, że jeżdżę też na bardzo wysokich, dużych motocyklach i niekoniecznie mi to przeszkadza, gdy tylko na palcach staram się je utrzymywać,
ale mniej doświadczeni klienci, wybierając motocykl, na pewno biorą to pod uwagę. Mamy tu jeszcze ten drugi fotelik, o którym Wam mówiłem, i można go oczywiście wymienić za nakładkę. Jeżeli nie wymieniamy go za zakładkę, a jedziemy solo i mamy pakiet turystyczny kupiony od Hondy, możemy w tym miejscu zastosować torbę, którą, jak już też wspominałem, zostawiłem w hotelu. No więc co jeszcze kierowca tutaj zauważy przed sobą? Jeżeli chodzi o kierownicę, to tutaj mamy nakładkę taką informującą nas o tym, jakiej marki motocyklem, jakiego modelu, przepraszam, motocyklem jedziemy tutaj, jakiej marki oczywiście mamy ciut niżej tutaj na zbiorniku tą informację. I ta nakładka aluminiowa, jak również te końcówki aluminiowe tutaj na kierownicy, to są elementy, które po prostu są również w pakiecie bodajże sportowym. Także trzeba również za nie dopłacić, w serii tego tutaj też nie będziecie mieli. Bardzo ładnie to wygląda, ale oczywiście dodatkowo kosztuje. O kosztach na końcu wracamy do wyświetlacza. Mamy tutaj przed sobą 5-calowy TFT wyświetlacz, na którym już tradycją Hondy jest, że dostajemy dosyć dużo informacji i nie do końca, jak dla mnie, czytelnych informacji. Oczywiście, jeżeli chodzi o funkcje takie podstawowe i o zmiany tutaj menu, tutaj wszystko mamy obsługiwane już tradycyjnymi przełącznikami Hondy. Honda lubi cały czas te guziczki swoje, lubi te indywidualne przełączniki do każdego jednego elementu. Lubi klawisze funkcyjne, lubi klawisze, w których wchodzimy w menu. To się póki co nie zmienia, mimo że zmienia się wizja całego motocykla, jak również panela. Ja bym kiedyś sobie marzył o tym, żeby jednak to było nieco uproszczone. Już omawiając nawet Honda CL, wspomniałem o tym, że tam jest w miarę prosto i naprawdę mi to nie przeszkadza. Fajnie jest i przyzwoicie. Tutaj natomiast mam całą masę informacji na raz podanych, niekoniecznie mi potrzebnych, a chociażby informacja o temperaturze zewnętrznej, którą chciałbym otrzymać tutaj, nie jest mi podana wprost, a tak w ogóle to wcale jej tutaj nie ma. Natomiast no, jest cała reszta informacji, przez które trzeba się przeklikać. Mamy tryby jazdy, mamy sport, mamy standard, mamy rain i Acer, czyli ten tryb, który możemy sobie konfigurować pod swoje upodobania i który ja mam tutaj tak ustawiony, by móc jeździć tak, jak mi się podoba. Jeżeli chodzi o te kółeczka, to widzimy tutaj P, czyli power, czyli moc, zarządzanie przepustnicą tego motocykla. Mamy engine brake, czyli hamulec, możemy sobie regulować hamowanie silnikiem. No i pod spodem oczywiście kontrola trakcji. W to wszystko wchodzimy sobie tutaj funkcyjnie w tym motocyklu i możemy oczywiście moderować względem własnych upodobań, dawać tego więcej lub mniej. Jeżeli chodzi o kontrolę trakcji, to jest ona bardzo sprawna i możemy wheelie control naprawdę tutaj na dosyć rozbudowanym poziomie korzystać z tego, jak na motocykl za te pieniądze, o pieniądzach oczywiście na końcu, ale jak na motocykl tej klasy, to menu i funkcje, które tutaj otrzymujemy, są, uważam, że naprawdę rozbudowane i dosyć niespotykane w innych maszynach tego typu. A teraz będzie bardzo przyjemnie, bo przejdę do jednostki napędowej. Silnik to jest to, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym motocyklu. Wiedziałem już na papierze, że będzie dobrze, ponieważ te 92, niecałe 3 konie, to uważam, że na motocykl tej klasy, tej wagi i tej wielkości, całego gabarytu, to taka optymalna moc. Niektórzy tam głośno krzyczeli, widziałem z oponentów, gdy ten motocykl się pojawił, że słuchajcie, jak może mieć Hornet tak mało mocy. Musimy jednak pamiętać o tym, że dawniej Hornet żądlił przy pomocy silnika, który posiadał. Musimy jednak pamiętać o tym, że dawniej Hornet żądlił przy pomocy silnika, który wyciągnięty został z CBR-y 600RR i przystosowany do motocykla miejskiego, stępiony do motocykla miejskiego. Tutaj natomiast nie tępimy go, tylko żądło, które otrzymujemy, czy ten silnik, który otrzymujemy, jest stworzony również do motocykla turystycznego, czyli kompletnie inna wizja na produkcję jednostki napędowej, wymuszona, nie oszukujmy się, normami spalin. Dlatego już mamy nie rzędową czterocylindrówkę, tylko właśnie dwucylindrówkę z wałem typu crossplane, z wałem z wykorbieniem 270 stopni, z opóźnionymi zapłonami, po to tylko i wyłącznie, by sprostać normom spalin.
czyli tak jak już Wam nadmieniłem, dwucylindrówka, 270 stopni wykorbienia, crossplane 755 cm3, 91,8 konia mechanicznego, dostępnego przy bardzo wysokich obrotach, bo 9500 obrotów na minutę. 75 Nm uważam, że jest parametrem, który taki motocykl plasuje na naprawdę dobrym miejscu, jeżeli chodzi o konkurencję. Nad całością czuwa system, który Honda nazywa HSTC, czyli Honda Select Table Torque Control. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to się nazywa, bo wiecie, jak z moimi tymi, z wymową tych moich angielskich nazw. Pokrótce, jest to system, który odpowiada za otwieranie przepustnic, za wheelie control oraz za kontrolę trakcji i skupia te wszystkie trzy elementy w sobie, sterując je tak, by dawać nam jak najbezpieczniejszy motor, jak najbardziej agresywny lub najspokojniejszy, jak to tylko możliwe, jeżeli pada deszcz. Tak mniej więcej te systemy współgrają ze sobą, współzależą od siebie, by właśnie taki efekt otrzymywać. W trasie motocykl bardzo się spisał, ponieważ ma bardzo długie przełożenia. Piąty i szósty bieg mi się najbardziej podobają. Mają one potężny zakres możliwości. Możesz jechać 60 na godzinę bez specjalnego poszarpywania, chociaż o tym poszarpywaniu zaraz do niego wrócę. Ale możesz też jechać 160-170 na szóstym biegu cały czas w trasie i nie będzie to wielką przeszkodą dla tej maszyny. Dużo jeździłem po autostradach, ponieważ z Warszawy do Wrocławia udałem się później tym motocyklem. Jeżeli śledziliście moje media społecznościowe, to widzieliście, że pojechałem na Śląsk. Także w typowej turystyce, tam gdzie ten motocykl nie do końca musi się sprawdzić, on sprawdził się naprawdę dobrze. To też daje mi już taką informację na przyszłość o tym, że bardzo jestem ciekaw tego motocykla właśnie w nadwoziu turystycznym, czyli mówię tutaj już o Transalpie, o nowym Transalpie, że ta jednostka napędowa ma tak, uważam, potężny turystyczny potencjał, że będzie warto sprawdzić to i przyjrzeć się temu dokładniej. Małe spalanie i niewiarygodnie dobry dźwięk. Dobry dźwięk tutaj zapewnia nam też wydech Esse Projekt, który jest oczywiście wydechem akcesoryjnym i dołożonym również przez Honda Motor Polska do tego motocykla. Macie też możliwość zakupu motocykla z tym wydechem i ja Wam polecam zdecydowanie dołożenie tych paru złotych przy zakupie tego motocykla do tego wydechu, bo robi on robotę i za chwilę Wam pokażę, jaki popcorn tu idzie z tej rury i jaka jest zabawa. Jeżeli chodzi o ten quickshifter, bo jeszcze do niego na szybko wrócę, mówiłem już o nim, jeżeli chodzi o pakiet sportowy, bo właśnie tam się go dokupuje. Ja się zastanawiam, czy warto dokładać te pieniądze, ponieważ dla mnie poza efektami wydechowymi, czyli poza tym dźwiękiem i tym uderzeniem, krótką spiną, ta skrzynia jest na tyle precyzyjna i przyjemna, że ja nie musiałem przepinać go przy pomocy quickshiftera i często łapałem się na tym, że po prostu normalnie, manualnie korzystałem z tej skrzynki biegów i niczego nie traciłem na przyjemności jazdy z niej. Podczas wstępu tego testu i teledysku, przebitki, którą żeście widzieli, zapewne też wiecie, że ten motocykl nie tylko posłużył mi do grzecznego jeżdżenia turystycznego, ale zabrałem go również na drobne stunty. No tak, ja lubię sobie poszaleć, lubię pojeździć dosyć mocno motocyklem i właśnie musiałem nowego Horneta zabrać w takie miejsce. Pamiętam starego Horneta, pamiętam moje ujeżdżanie, upalanie starej wersji Horneta 600 lat temu, myślę, że z 15, jeżeli nie więcej. Ja miałem jakiś 99 rok czy 2000, natomiast oczywiście był to już motocykl używany. Pamiętam jednak go jak dziś i pamiętam też, że był to motocykl niezwykle narowisty, dziki, no i fajnie się na nim ćwiczyło różne sztuczki. Musiałem więc zabrać i tę maszynę i zobaczyć, co ona właściwie potrafi. I powiem Wam, że tutaj znów jednostka napędowa kompletnie mnie nie zaskoczyła i nie zdziwiła. To, czego ja od niej oczekiwałem, plus jej masa, lekkość prowadzenia, to wszystko złożyło się na to, że uważam, że do świrowania, kolokwialnie mówiąc, ten motocykl naprawdę się nadaje. I jeżeli ktoś chciałby krótko w mieście, agresywnie trochę nim pojeździć, plus wyjechać gdzieś na obiekt zamknięty i dać mu trochę na koło, dać mu trochę do odcinki, to ten sprzęt jak najbardziej również do tego się sprawdzi. Popatrzcie, jak nagle pojawiają nam się duże możliwości i uniwersalność tego motocykla, jaka się przedstawia przed nami, uniwersalność tego motocykla, który, kurczę pieczone, no cały czas dążę do tej ceny, o której jeszcze nie chcę Wam powiedzieć, ale no jednak w tym budżecie nie jest tak do końca możliwa do osiągnięcia.
Na wstępie zaznaczyłem Wam, że porównam też trochę ten motocykl do 650R Hondy, która jest również dostępna. Wiadomo, jest to 3-4-cylindrówka, taka typowa Honda, bo tamten motocykl można nazwać bardzo typowym, takim, do jakich nakedów przyzwyczaił nas przez lata producent. Tutaj mamy kompletnie inną już wizję tego wszystkiego i taką wizję, którą sądzę, że producent będzie rozwijał właśnie dalej. Jeżeli o mnie chodzi, to ja też nie mało pojeździłem 650R i tamten silnik to jest majstersztyk, którego naprawdę lada dzień zabraknie na rynku, a którego będzie nam brakować. Jak ogólnie wszystkich rzędowych czwóreczek, tego już jest coraz mniej i to siłą rzeczy po prostu wygaśnie. Ciężko jest zamienić taką rzędową czwórkę na tą dwójkę, ale jeżeli chodzi o zabawę, o możliwości miejskie i turystyczne tego motocykla, no to może nie możemy ich bezpośrednio porównać jeden do jednego, ale myślę, że to, co przygotowała dla nas Honda w zamian, nie jest najgorszym rozwiązaniem i myślę, że nie będziemy się specjalnie gniewać na Hondę za to. A jeżeli chodzi o ergonomię tego motocykla, to zdecydowanie bliżej mu tak jakby do motocykli bardziej drogowych, turystycznych, chociażby do pozycyjnie, do NT może 1100, chociaż to już może za bardzo naciągnąłem, może bliżej mu bardziej do CB500X-a. Natomiast to jest tego typu ergonomia, a nie jak w 650, w której uważam, że no ergonomia jest jednak sprawą drugorzędną i tam wygląd plus osiągi są na pierwszym planie. Jeżeli już jestem przy tej nowoczesności i zmianach w tym motocyklu, oczywiście warto też wspomnieć o tym, że ten wyświetlacz poza tymi trybami i wszystkimi tam cudami, które on w sobie posiada, posiada też możliwość sparowania go z naszym telefonem poprzez moduł Bluetooth i posiadania tam chociażby pokrótce wskazówek dotyczących jazdy. Nie jest to taka pełna nawigacja, no ale strzałki się wyświetlają, możemy tam sobie to sprawdzić i dzięki temu mamy te komunikaty na wyświetlaczu. Jeżeli chodzi o zawieszenie tego motocykla, to tutaj Honda jest mocno tradycyjna w swoich działaniach. Za widelec przedni typu upside down, za te grube rury odpowiada Showa i nie ma możliwości żadnej ich regulacji. Lecz motocykl jest bardzo fajnie zestrojony. Ja nigdy nie miałem problemu z zestrojeniem zawieszenia, jeżeli chodzi o Hondę. Tutaj właściwości te jezdne są zawsze bardzo dobrze wyważone pomiędzy sportem i taką drogową jazdą. Mi się to podoba i często, gęsto nie potrzebuję nic tam zmieniać, nawet gdy mam taką możliwość. Tu akurat, jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, kompletnie jej nie posiadam i uczciwie powiem, że jej nie potrzebuję. Fajnie jest wyważone to zawieszenie, ono bardzo fajnie też pracuje, nie ugina mi się specjalnie. Nie mam też wrażenia, że ten przód jest ciut za lekki. Dopiero gdzieś około 160-170 na godzinę przy pełnym załadunku, jeżeli chodzi o te kufry i torby, to czuję jakieś podmuchy wiatry i prowadzenie tego przodu, ale to jest kompletnie normalne przy takich prędkościach, przy motocyklu, który nie jest obudowany i jakby nie patrzeć, nie jest do końca stworzony właśnie do tego typu zabaw. On jest stworzony do innych zabaw, do tego, by unosić ten przód bardzo często. Popatrzcie, że nawet samo to, że Honda dała nam wheelie control w trzech segmentach, w trzech możliwościach go regulowania, oznacza, że oni wiedzą, do czego ten motocykl powinien nam służyć. To szybciutko zawias tylny. Tutaj mamy hondowski ProLink, czyli znowu tradycyjnie postawiona sprawa i mamy możliwość napięcia wstępnego tej sprężyny. Poza tym nic wiele się nie będzie działo i nic wiele więcej nie oczekuję od tego zawieszenia. Tutaj jest bardzo dobrze. Mam może takie wrażenie, że kiedy zbyt powolnie wchodzę w zakręt, to gdzieś ten przód lekko załamuje mi się do środka, do wewnątrz tego zakrętu, ale z drugiej strony uważam, że jest to spowodowane tymi torbami, które posiadam, nawet nie przesunięciem się wewnątrz nich elementów, tylko samą ich wagą i kształtem. Gdzieś ten pęd powietrza to czyni, że przy mniejszych prędkościach coś takiego się dzieje. Przy większych prędkościach wyczaiłem, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca i sądzę właśnie, że tylko i wyłącznie tutaj jest ten problem. Chociaż z drugiej strony mogłoby być jeszcze tak, że pewnie gdybym się pobawił z ciśnieniem w ogumieniu, mogło też by się to zmienić, jeżeli chodzi o pełne obciążenie motocykla. Pustym motocyklem nie miałem niestety okazji pojeździć gdzieś po winklach, po sportowych winklach, także nie wypowiem się, jak to wygląda. Jedyne moje takie spostrzeżenia z trasy, a właściwie ze zjazdów, ze ślimaków, zwiedzałem tym motocyklem Górny Śląsk, nie było tam za wiele możliwości, by poruszać się po jakichś takich górzystych terenach, żeby nie powiedzieć, że wcale nie było takich możliwości, musiałbym oczywiście zjechać nieco niżej, w góry.
Ja chciałem jednak pozwiedzać aglomerację i wszystko to, co ona mi prezentowała dookoła, to też w miejskim ruchu byłem w stanie tylko i wyłącznie z pełnym ekwipunkiem sprawdzić to dla Was. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o 8S-a, GSX 8S-a oczywiście od Suzuki i tą Hondę, nie będę ich specjalnie porównywał. Tutaj odniosłem się oczywiście na początku do tego, że trochę o tym opowiem i opowiem jedynie pod kątem ceny i zakupu tych dwóch motocykli. Jest już cała masa na YouTubie, widziałem testów moich kolegów po fachu, którzy pokazują Wam porównanie tych dwóch motocykli. Ja chciałbym jednak, byście Wy obejrzeli jeden i drugi test mojego motocykla, bo oba pojawią się na tym kanale i sami sobie wybrali i odpowiedzieli, który motocykl byłby bardziej dla Was. Jeżeli chodzi właśnie o tego 8S-a, to wspomnę tylko tyle, że no jego cena jest inna, dlatego że inne jest wyposażenie. Tutaj motocykl, który za mną widzicie, wyposażenie seryjne, przepraszam bardzo, bo motocykl, który za mną tutaj widzicie, nie jest setem standardowym, tak jak już Wam powiedziałem. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwoty, to standardowo ten motocykl, który stoi za mną, kosztuje 36 400. GSX 8S kosztuje 41 900 zł. Natomiast chyba już wiecie, jeżeli interesujecie się tymi modelami, że chociażby zmiana pakietu, dostosowanie tego motocykla do pakietu sportowego, to już jest kwota. I słuchajcie, ja tutaj sobie to popisałem na kartce, bo jak ja nie lubię tych wszystkich cyferek i kwot. I słuchajcie, pakiet sportowy dla tego motocykla, czyli Quickshifter, to już jest 3730 zł. Do tego wszystkiego ten pakiet stylistyczny, te crashpady, te uchwyty, te końcówki, naklejki i tak dalej, to jest 2750 zł. No i pakiet turystyczny jeszcze, którego no absolutnie nie musicie kupować, natomiast jeżeli byście chcieli wykorzystywać ten motocykl w turystyce jakiejś dalszej, to naprawdę warto, bo te torby są praktyczne i są przydatne i myślę, że nic większego tutaj nie ma sensu pakować, nic bardziej skrojonego na miarę jak to, co oferuje Wam Honda, to zapewne na mieście nie kupicie. Ale jeżeli będziecie to chcieli mieć, to będziecie musieli dopłacić 5120 zł. Popatrzcie, jak to wszystko się do kupy doda, to sprzęt, który za mną stoi, zaczyna kosztować 47 999 zł. Sporo, prawda? 48 tysięcy to nie 36, które początkowo kosztował ten motocykl. No ale coś za coś, jeżeli chcemy mieć tego wyposażenia i mieć motocykl naprawdę kompletny, to no musi to kosztować. Z drugiej zaś strony, powiem Wam, jak ja to widzę. Nie do końca jest mi potrzebny ten quickshifter i mówię o tym szczerze, że jak dla mnie ta skrzynia chodzi tak rewelacyjnie i tak fajnie przepinają się te biegi, że ja bardzo często z niego nie korzystałem, a na tym dźwięku aż na tyle mi nie zależało, żeby wiecie, mieć te uderzenia, takie przełączanie. Ja też nie mam już 18 lat dzisiaj, więc nie musiałbym do tego dopłacać i mieć ten motocykl dalej zapewne w tej takiej cenie wolnorynkowej, czyli tych 36 400 bym się zamknął i uważam, że w tym budżecie jest to motocykl naprawdę wart uwagi. Nikt nie zaoferuje Wam tyle i takiej jakości w takich pieniądzach. No i nie oszukujmy się, Honda będzie wygrywała tym, że zrobiła to bardzo sprytnie, zdjęła dużo wyposażenia, na którym niekoniecznie każdemu musi zależeć, przez to dając nam produkt, który jest no, stosunkowo w porównaniu do konkurencji tani. Jeżeli jednak będziecie potrzebowali tego quickshiftera chociażby, już nie mówię o całej reszcie tych pakietów, i go dołożycie, to już zauważcie, że robi Wam się cena nawet ponad to, co oferuje Wam Suzuki. Tutaj więc obejrzyjcie sobie mój test Suzuki, obejrzyjcie test Hondy, wybierzcie sobie sami, ja nie będę Was namawiał ani nie zniechęcał do żadnego z tych motocykli. Oba są dosyć ciekawymi produktami na rynku i myślę, że dosyć mocno względem siebie konkurencyjnymi, a rzeczy, które w nich odnajdziecie, 1000 zł nie będą w sensie warte, żeby się zdecydować na to czy na to. Ten 1000 zł tak naprawdę uważam, że nie zaważy Wam, tylko te emocje, które otrzymacie od tych dwóch motocykli i na tej podstawie wybierzecie. Jaka więc jest Honda CB750 Hornet? Nowy Hornet. Czy potrafi jeszcze urządlić? Czy ma żądło? I dla kogo to jest skierowany motocykl? Na tym chciałbym się teraz skupić najbardziej. Według mnie motocykl został stworzony do użytkowania na każdym poziomie zaawansowania kierowców. Znajdzie tutaj każdy coś dla siebie. Od młodego chłopaka, który zdał prawo jazdy kategorii A2, bo są takie wersje dostępne, po doświadczonego kierowcę, który potrzebuje przemieszczać się gdzieś tam po mieście, a czasem dzięki możliwościom turystycznym, które oferuje nam Honda, wyjechać poza miasto. Oczywiście setny raz powtórzę, że trzeba będzie za to słono dopłacić.
Jeżeli chodzi o urok tego osobisty, tego motocykla, no to tutaj nie ma się specjalnie co wypowiadać, ale powiedziałem Wam na początku, że wrócę do tego przy podsumowaniu. I uważam, że ten urok osobisty, oczywiście w cudzysłów, by trzeba było wziąć tutaj to słowo urok, jest nieco celowy. Ten motocykl produkowany jest w Japonii. Niektórzy mu zarzucają, że na chińskich częściach, a co dzisiaj nie jest w Chinach produkowane, ja odpowiem w ten sposób i większość motocykli, które ja oceniam, obojętnie skąd by nie pochodziły, to i tak zostało gdzieś tam częściowo wyprodukowanych właśnie na Dalekim Wschodzie i to nie w Japonii. Więc ten wygląd może się podobać, a z reguły się nie podoba, na pewno nie wzbudza większych emocji. I sądzę, że to właśnie jest zamysł tego motocykla. On nie ma przyciągać naszego wzroku, on nie ma ciągnąć tego wzroku do najbliższego skrzyżowania za nami, on ma dawać praktyczność, funkcjonalność i możliwości przemieszczania się swojemu właścicielowi. Do tego został stworzony i coś, co jest nieco nijakie, jest często też postrzegane w ten sposób, że szybko się nie opatrzy, a nawet nigdy, bo nikt tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. Zauważcie, że rzeczy, elementy, wszystko to, co jest bardzo charakterystyczne, wzbudza emocje, albo się podoba, albo się nie podoba. Nie służy raczej nam w funkcjach takich codziennego użytkowania. Rzeczy, po które sięgamy na co dzień, są po prostu zwykłe, normalne, codzienne. I taki właśnie obecny jest Hornet. To już nie jest szerszeń, który żądli dzień i noc swoim żądłem, który przyciąga zazdrosne spojrzenia innych motocyklistów. To jest motocykl, który jest funkcjonalny, który jest stosunkowo tani, jak na to, co nam oferuje, i ma pasować każdemu. Słuchajcie, to jest taka nowoczesna wersja, japońska wersja, bym powiedział, pomidorówki. To jest coś, co ma smakować każdemu. To jest taka dobrze przyprawiona zupa pomidorowa. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówiłem. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym teście. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia mojego Instagramu. Hubert Zawieja się nazywa. Wpadajcie tam, by wiedzieć na bieżąco, co dla Was testuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!